Dzisiejszy odcinek sponsoruje literka K, jak konsekwencja. Czołem. Urlop się niestety skończył. Mieliśmy zarąbistą pogodę, super świetnie spędzony czas, naładowane baterie, po prostu coś fenomenalnego. Dawno naprawdę tak nie odpocząłem. I powiem wam, że urlopy i odpoczynek i takie naładowanie baterii jest naprawdę ekstremalnie ważne we wszystkim, co się robi, bo człowiek ogólnie się może bardzo szybko zmęczyć, w szczególności jeszcze jeżeli się w życiu robi dużo i się nie śpi, i nie śpi się zdrowo, nie je się zdrowo, to wszystko się później odbija, kumuluje, gromadzi, nagle z impetem uderza w pysk. Także bardzo dobrze czasami po prostu wyjechać, chociaż na parę dni, 2-3 dni, długiego weekendu, ale poza miastem, poza domem, wypoczynek, relaks i człowiek wraca do żywych. Także ja jestem gotowy do pracy, jest 8 rano. Martynka śpi, Edyta jest w pracy, ja nadrabiam zaległości i rozpoczynamy kolejny dziarski tydzień. Często jest tak, że wpada mi do głowy jakiś pomysł albo jakaś historia, którą chciałbym wpleść we vloga i opowiedzieć wam o niej. I często mam tak, że po prostu gdzieś mi to ulatuje, albo wieczorem zasypiam, coś mi przyjdzie do głowy, później rano już tego nie pamiętam. Dlatego postanowiłem zapisywać wszystkie fajniejsze pomysły, jakieś nawet czasami słowa klucze, które później przypominają w głowie historię czy wydarzenia, którymi miałem się z wami podzielić. Dlatego mam nadzieję, że od tego momentu vlog będzie bogatszy w historię. 1,5 tygodnia nie było mnie w tym mieście. 1,5 tygodnia! Lubię wyjeżdżać, lubię zwiedzać inne kraje, inne miasta, ale też bardzo lubię to uczucie, kiedy się wraca po wyjeździe i na nowo odkrywa miasto, w którym się mieszka. Jest inna w ogóle dynamika. Człowiek wraca, nagle odkrywa nowe rzeczy, których na co dzień nie widział. Inaczej spogląda na pewne sprawy. Wydaje się, że nagle coś jest nowe, coś jest inne. To po prostu tylko dlatego, że przez pewien czas nas nie było, to jesteśmy w stanie odkryć pewne rzeczy na nowo. Bardzo fajne. Zobaczmy, co słychać w firmie. Hello, I'm back! Nice! Mega krótki dzień w biurze, lecę właśnie na spotkanie, także... Lecę na spotkanie. Spotkanie poszło super, naprawdę dobry poniedziałek. Kurde, taka energia, że czuję się jakbym był na sterydach. Pamiętam jak chyba pierwszy Statoil prowadził hot dogi na stacjach benzynowych. Tak chyba to było, chyba Statoil. Nie wszyscy zaczęli to kopiować, bo się okazało, że to mega zarąbisty biznes. Po drodze. Dieta cud. Ależ piekielnie ostry był ten hot dog. Zawsze biorę mieszankę sosów. Amerykański, meksykański. Tym razem ta mieszanka była jakaś piekielna. Nie ma to jak dobrze rozpoczęty poniedziałek. Wpadłem na chwileczkę do biura zabrać kilka gratów i przy okazji chciałem wam powiedzieć jedną historię. Jak byłem w podstawówce, to generalnie nie byłem jakimś super ekstra pilnym uczniem. Zawsze, nie wiem, wiele rzeczy mnie rozpraszało i zawsze wydawało mi się, że jest multum innych ciekawszych rzeczy do zrobienia, do, nie wiem, do poznania, do pobawienia się, do, nie wiem, do... Że świat jest o wiele ciekawszy niż to, co się dzieje w szkole.
Ale odkryłem jedną rzecz, która jest kluczowa, która towarzyszy tak naprawdę mi do dzisiaj, która wydaje mi się, że wiele osób może sobie z tego nie zdawać sprawy, albo może zdaje sobie sprawę, ale tego nie używa. Czyli jakby sztuka motywowania samego siebie. Pamiętam, jak w podstawówce miałem problem na przykład z niektórymi przedmiotami, nie chciało mi się ich totalnie uczyć i w wyniku czego wyniki na tych przedmiotach były beznadziejne. Pamiętam kiedyś taki przypadek, że odkryłem to czytając książki, to znaczy nie lubiłem czytać lektur, ale lubiłem czytać fantastykę i inne książki takie, nazwijmy to, które mnie interesowały. I pamiętam, że jak miałem przeczytać jakąś lekturę, to po prostu się zmuszałem i w ogóle mi to nie szło. A w momencie, kiedy na przykład miałem przeczytać Władcę Pierścieni, to pach, dwa dni i cała seria zmielona. I to było ciekawe, bo stwierdziłem, jeżeli jestem w stanie się zaciekawić Władcą Pierścieni i książkami, które mnie interesują, a miałem wtedy na przykład problem, nie wiem, z biologią i z nauczeniem się pewnych rzeczy z biologii, to czy to samo zadziała, jeśli chodzi o biologię? I powiem wam, że to był taki ciekawy moment, bo dosłownie wmówiłem sobie, że pewien materiał, z którego był sprawdzian, jest super mega ciekawy, jest wartościowy i zacząłem go zgłębiać. I sposób, w jaki informacje zaczęły zapamiętywać się w mojej głowie, był zupełnie inny niż jak na siłę próbowałem się od niechcenia nauczyć danego tematu, czy na siłę próbowałem po prostu wkuć pewne reguły, żeby później dobrze wypaść na sprawdzianie. I to jest kluczowe, powiem wam, bo przydaje się to w każdym aspekcie życia. Jeżeli jesteście się w stanie sami nastawić na pewne rzeczy, które was spotykają w życiu z optymizmem, z dobrą energią i z takim pozytywnym nastawieniem, to naprawdę można się nauczyć w życiu wszystkiego. Nie ma rzeczy głupich, nie ma rzeczy ciężkich. Człowiek jest w stanie zrobić wszystko, jeżeli ma odpowiednią motywację. I to właśnie jest temat, z którym chciałbym was dzisiaj zostawić, bo w byciu na przykład przedsiębiorcą motywacja jest kluczowa. Nie musisz w poniedziałek iść do pracy. Nie musisz wstać rano. Nie musisz zrobić dodatkowo jakichś rzeczy. Jeżeli nie masz ochoty, nie musisz tego robić. Więc motywacja jest kluczem do osiągnięcia jakiegokolwiek sukcesu, ponieważ trzeba się zmusić, żeby się chciało. Tyle, lecę dalej. W życiu trzeba obrać jasny cel i naparzać ile sił, aż w końcu się uda. Ja pierdzielę. Dzisiejsza pogoda to jakaś zmora, non stop, albo pada, albo słonecznie, tragedia. Dobrze, że zaparkowałem pod samym biurem. Mówiłem wam, że wpadłem tylko na chwileczkę. Tak z dupy pogody, to już dawno nie pamiętam. Taki tramwaj ma około 220-230 miejsc i tylko 60 miejsc siedzących. 230 miejsc! Tylko! 230! Tutaj w okolicy jest około 50 miejsc parkingowych. 50 miejsc. Największa sala w tym kinie mieści 250 osób. 250 miejsc. I widzicie, po co ja wam to wszystko pokazuję? Pokazuję wam to po to, ponieważ w szczególności w internecie, w social mediach, każdy dąży do maksymalizacji cyferek. Ilu jest subskrybentów na kanale, ile jest lajków pod postem, ile jest followersów i różne inne metryki, które tworzą platformy po to, żeby pokazywać, co jest fajne, co jest niefajne. W momencie, kiedy byłem na urlopie na kanale, stuknęło 300 osób. Wiele osób powie, że jest to straszliwie mało, że... Zresztą dostaję takie komentarze, że bardzo fajne vlogi, ale szkoda, że masz tak mało subskrybentów. Okej, jasne, każdy chciałby mieć więcej, każdy chciałby mieć 3000, 30 tysięcy, 3 miliony, ale tak naprawdę ważne jest, czy z komunikatem docierasz do kogoś i czy ktoś, kto cię ogląda, ciebie słucha. I w moim przypadku chciałem wam pokazać, że 300 osób, które zgromadziły się na tym kanale, tak naprawdę nie zmieściłoby się na sali kinowej. Te 300 osób weszłoby do dwóch tramwajów, żeby się przetransportować. Te 300 osób nie zmieściłoby się pewnie na parkingu, na jednym poziomie parkingu w galerii handlowej. Więc jakby te 300 osób to jest ogrom. Dla mnie to jest ogrom i bardzo się cieszę, że jesteście i że oglądacie te filmy. I za to wam serdecznie dziękuję. No i jeżeli oczywiście chcecie, żeby ten kanał się rozwijał, to kliknijcie, subskrybuj. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście,
No i polecajcie, wyślijcie cioci, babci, dziadkowi, siostrze swojej, bratu, kogo tam macie pod ręką, to dajcie im znać, że takie vlogi się dzieją. Dzięki i do jutra. 300 osób, nie do wiary! 300!